I elegancko, po co było tyle krzyku, dwie małe torby 10-kilowe i bagaże podręczne. Zabieramy do samolotu i ruszamy na kos. Nieco ponad 3 godzinki jazdy autobusem i Berlin Brandenburg nas wita. I zaraz wsiadamy do autobusu i ruszamy na kos. Jesteśmy na kos. Czekamy na nasz samochód i ruszamy w kierunku hotelu na szybkie zakwaterowanie i pierwszy dzień zwiedzania wyspy. Lot był przyjemny, 3 godzinki i wysiedliśmy w temperaturze, myślę, około 37 stopni. Także dużo atrakcji przed nami przez te 7 dni. Wszystko wam pokażemy. I jesteśmy. Szybki room tour. Bardzo ładny pokoik. Prysznic, łazieneczka, no i musimy mieć jeszcze balkon, ale jeszcze nie byliśmy, więc zobaczmy jaki widok. O, bardzo ładnie, z widokiem na basen, super. Zanim ruszymy na zwiedzanko pierwszego dnia, idziemy coś zjeść. Jesteśmy bardzo głodni po podróży. Jest godzina 15, także kierujemy się w stronę morza i tam mamy zaraz nieopodal restaurację. Tak. Mamy nadzieję na jakieś dobre greckie jedzonko, które uwielbiamy. Bardzo ładny port w mieście Kos. Piękna pogoda, klimatyczne knajpki i właśnie w jednej z nich zjemy sobie zaraz obiad. A potem ruszamy już na pierwszy punkt dzisiejszego dnia, a będzie to Asklepion. Podelektujmy się troszeczkę tym widokiem. Co my tu mamy? Sałatka grecka, tzatziki, krewetki w sosie pomidorowym. Trzy kultowe greckie dania. Także zaczynamy ucztę. To jakie było jedzonko? Pyszne, bardzo dobre. Jak widać po talerzach. Tęskniłam za tymi smaczkami. Naprawdę było wyśmienite. Jeszcze w takiej scenerii. I zaczynamy. Pierwszy punkt naszego dzisiejszego zwiedzenia, czyli Asklepion. Jest to jedna z najważniejszych atrakcji w Kos i główne wykopalisko archeologiczne na tej wyspie. Był tutaj pierwszy szpital i prawdopodobnie to tutaj nauki pobierał Hipokrates. Składa się to miejsce z trzech tarasów i podobno po przejściu ich wszystkich trzech możemy zapewnić sobie zdrowie przez cały rok. Miejsce to położone jest na pięknym wzgórzu wśród z dala od zgiełku miasta, wśród lasów, a nazwa Asklepion podchodzi od greckiego boga Asklepiosa, boga sztuki lekarskiej. Jest to zdecydowanie kultowe miejsce na wyspie. Tutaj teraz bardzo ładnie widać zejście do pierwszego tarasu, a z drugiej strony jest wejście na trzeci najwyższy. I jesteśmy na samej górze, a stąd rozprzestrzenia się piękny widok na wybrzeże Kos. Tablice informacyjne wskazują tutaj, że ten szpital istniał mniej więcej około drugi, trzeci wiek przed naszą erą. Także niesamowite, że tak dużo tych pozostałości się zachowało. Thank you.
widzisz to? Spacerujemy sobie po Asklepionie i powiem Wam szczerze, że chyba żaden film nie odda tego, jak tu pięknie, jak to imponująco wygląda. Po prostu trzeba tu przyjechać i zobaczyć na własne oczy. Ale tak chyba jest z większością rzeczy. My jeszcze sobie chwilkę pochodzimy, a potem lecimy dalej w głąb wyspy. Przed nami dzisiaj jeszcze zwiedzanie jednej z winnic na Kos. Bardzo lubimy winko i z miłą chęcią odwiedzimy to miejsce. Nasz kolejny punkt. Przyjechaliśmy do lokalnej winnicy popróbować troszeczkę ich specyfików. Bardzo ładnie to wygląda. I właśnie zwiedzamy jedną z winnic na wyspie Kos. Przywitała nas pani, pokazała nam poszczególne pomieszczenia, w których zachodzą kolejne etapy produkcji wina. Teraz jesteśmy na zewnątrz i będziemy się przechadzać pomiędzy winoroślami, a następnie udamy się skosztować lokalnych tutaj win. Bardzo fajne było to, że po winnicy mogliśmy się poruszać samemu i mieliśmy okazję przeczytać różnorodne informacje odnośnie tego, w jaki sposób produkuje się tam wino. Na miejscu mogliśmy zobaczyć piękną piwniczkę, gdzie wino po zbiorach jest składowane, a na końcu czekała na nas degustacja wszystkich win właśnie z tej lokalnej winnicy na Kos. Bardzo serdecznie polecamy. Super to wygląda. I na stole wystawione winka produkowane przez Państwa. Już nie możemy doczekać degustacji. Nasz dzisiejszy ostatni przystanek przed powrotem do naszej bazy wywalowej, czyli miasta Kos, plaża Higaki. Higaki to malutka miejscowość na wschodnim wybrzeżu wyspy. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak tutaj wygląda. Za godzinkę będzie zachód słońca, ale chyba nie będziemy oglądać go stąd, tylko pojedziemy sobie do Kos, do miasta Kos lub do drugiej miejscowości Mastihari. Na uwagę zasługuje fakt, że na wyspie Kos jest bardzo dużo plaż piaszczystych. Jednak w większości miejsc w Grecji te plaże są kamieniste. Jest to duży plus, ułatwienie. Taka ciekawostka. Witamy w naszym drugim dniu wakacji na Kos. Dzisiaj zwiedzamy północ wyspy. Na początek miasteczko Kefalos, gdzie udamy się do tradycyjnego greckiego domu, w którym zobaczymy, będziemy mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób Grecy prowadzili swoje gospodarstwa, co pysznego jedli i w jaki sposób żyli. Następnie poszukamy tam paru ładnych plaż, zjemy obiad w jakimś ciekawym miejscu i ruszymy dalej w drogę, ale co potem, nie wiadomo. Zapraszamy do oglądania. I dotarliśmy do Kefalos, do tradycyjnego domu Kefalos. Ktima Marangos, czyli nieruchomość rodziny Marangos. I idziemy pozwiedzać, zobaczymy, co tutaj zastaniemy i co ciekawego można zobaczyć. Z informacji, które mamy, wynika, że znajdziemy tutaj tradycyjną posiadłość, jaka kiedyś była tutaj w tym rejonie, zarówno pod kątem gospodarstwa, lokalnych przysmaków i wystroju domu i wszystkiego, co znajduje się wokół. Na terenie posiadłości znajduje się sklepik
Także bardzo klimatyczna restauracja, w której można sobie przysiąść, zaznać nieco cienia. Na pewno zaraz czegoś spróbujemy. No to wchodzimy do środka. Zobaczymy, jak wygląda tradycyjne wnętrze greckiego domu w Kefalos. Wygląda to bardzo ładnie. Mnóstwo fotografii na ścianach. Przypuszczam, że są to pewne wspomnienia danej rodziny. O, a tu jest pan właściciel, który nas przed chwilą przywitał. Ciekawe, ile osób w takim domu mieszkało. No właśnie, ciekawe. Może zapytamy pana. No, na pewno jest to ciekawe doświadczenie, żeby zobaczyć, w jaki sposób wyglądało wnętrze takiego tradycyjnego greckiego domu. A ty co sądzisz? Że tak jak u nas się zwiedza skanseny, to taki podobny... Podobny styl jak nasze skanseny? Chyba tak, no. I zobaczcie, jak pięknie prezentuje się tutaj całe gospodarstwo. Tam jest lokalna restauracja. Tutaj jest dom państwa. A dosłownie myślę, że jakieś 100-150 metrów w głąb jest już plaża i wybrzeże. Właśnie zapytaliśmy pana, ile osób mieszkało w tym domku. Powiedział, że 6-7 osób, także no spodziewałem się mniej, myślałem, że maksymalnie 5. 7 na taką przestrzeń to już dużo, to tylko świadczy o tym, że kiedyś tak mieszkano tutaj. W sumie chyba nie tylko tutaj na takiej przestrzeni mieściło się 7 osób. Fajne doświadczenie, ciekawie było to zobaczyć. Jeszcze z ciekawostek zapytaliśmy pana, od kiedy tutaj mieszka i jak w ogóle wygląda historia tych budynków. Ten pan urodził się w tym miejscu, a ten tradycyjny dom Kefalos, który można tutaj zwiedzać, to dom jego pradziadka. Także naprawdę bardzo fajne miejsce, jeśli będziecie na Kos, aby odwiedzić ten tradycyjny dom Kefalos. No co, lecimy dalej. Teraz znajdujemy się w miejscowości Kefalos, która jest największą miejscowością Półwyspu Kefalos. Jedną z głównych atrakcji tej miejscowości jest zamek, do którego za chwilę się udajemy. Został on zbudowany przez Janitów pod koniec XIV lub na początku XV wieku i niestety budowla bardzo ucierpiała z powodu różnych erozji i trzęsień ziemi, a więc nie wiadomo też, czy w czasach osmańskich sprawowała funkcję swoją jako twierdzy obronnej. Krótki spacerek do zamku, który znajduje się na wzgórzu, ale z takim widokiem to sama przyjemność. Rewelacja. I po krótkim spacerze z poprzedniego punktu widokowego znaleźliśmy się już przy ruinach zamku. Stąd roztacza się jeszcze piękniejszy widok. Piękny widok na panoramę i widzimy też lepiej teraz wiatrak, który jest bardzo charakterystycznym elementem tutaj. Schodzimy już na dół, było pięknie. Ogólnie Półwysep Kefalos to było życie wczesnych chrześcijan. Z tego względu na wyspie możemy znaleźć
bardzo dużo różnorakich budowli. Teraz udajemy się na plażę, z której będziemy chcieli dopłynąć na wysepkę Castri, na której znajduje się kościół Agios Nikolaos, patrona wszystkich żeglarzy. I przed nami kolejne ruiny, tym razem ruiny Bazyliki Agios Stefanos. Znajduje się ona przy bardzo znanym kąpielisku. I tak, tutaj prawdopodobnie był jakiś ołtarz, a generalnie najsłynniejszym, najbardziej wartościowym elementem tych ruin jest ta mozaika, której kawałek tutaj widzimy. I generalnie po tym, jak te ruiny zostały odkryte, to niestety z braku funduszy ta mozaika na renowację, ta mozaika została przykryta grubą warstwą piasku. No i te ruiny są dość pokaźne. Pokaźne, jest to dość duży obszar. I też stąd roztacza się już piękny widok na wysepkę Castri i na kościółek. Mamy na rowerku wodnym i dopływamy do wysepki Castri. Zobaczcie, piękna sprawa. Jakiś kilometr. Dobra, łódkę trzeba zacumować. Bardzo strome wejście okazało się, że jest tutaj na tą wysepkę Castri. Ola została na dole. Mi się udało wspinać po skałkach. Są piękne widoczki. Kościółek Agios Nikolaos, patrona wszystkich żeglarzy. Bardzo ładny klif na górze wyspy i panorama na Kefalos. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze. No dobra, to ja już schodzę. Może ktoś kościółek, a na dole jest Ola. No, dosyć stromo tutaj po tych skałach, a nie ma wyznaczonego szlaku, także wcale się nie dziwię, że została, bo jakby zdrowe kolana są jednak ważniejsze. Bardzo ładnie tutaj. Wracamy do bazy, a za nami wysepka Castri, piękne miejsce. No to co, teraz obiadek, później mamy w planach jeszcze jedną plażę i powrót do Kos. Po niemałych trudach docieramy do naszej tawerny, na którą mieliśmy na dziś zaplanowaną. Już od samego progu widać, że to prawdziwa grecka tawerna prowadzona przez rodzinę. Na razie wygląda super. Myślę, że będzie bardzo smacznie. Fresh tomato with eggs, salad, tzatziki. W prawdziwych greckich tawernach jest tak, że nawet nie dostaje się menu, tylko po prostu państwo przynoszą nam do stołu to, co dzisiaj podają do jedzenia. No i zapowiadają się same pyszności. Wygląda to obłędnie. Słuchajcie, naprawdę wybitna uczta w tej tawernie, w której jesteśmy. Dostaliśmy 8 dań, domową lemoniadę, lokalne wino. Piękna sprawa. W opisie do filmu podepniemy Wam nazwę tej tawerny, więc jak będziecie na Kos, to zachęcamy serdecznie do jej odwiedzenia. Okazało się, że jeszcze nie koniec uczty. Cały czas Państwo coś donoszą. Teraz chyba danie główne, bo z mięsem. Natomiast przystawek było 7, 8, więc ciekawe co na deser. Ostatni punkt naszego dzisiejszego zwiedzania
Aesteologos. Piękne klify. To są dosyć spore fale. Na dole można się rozłożyć. Niektórzy się spokojnie tutaj kopią. Fajna frajda w takich falach. No, robi wrażenie, bardzo ładne miejsce. Idziemy się kąpać? Dziękuję. Jakaś drać? No może się odważymy. Dziś jeszcze oprócz Ajos Teologos mieliśmy w planie Paradise Beach. To podobno jest to najpiękniejsza plaża na Kos. Ale zrobimy to jutro. Wracamy już do hotelu. Mamy ochotę poleżeć sobie nad basenem i troszkę odpocząć. Bardzo intensywny dzień za nami. Także widzimy się w trzecim dniu. Witam w naszym trzecim dniu podróży po Kos. Dzisiaj w planie na początku termy. Jest to jedna z bardzo popularnych atrakcji na Kos. Naturalne termy wydobywające się ze groty skalnej. Mają podobną właściwości lecznicze i imitują jacuzzi. Potem udamy się do malowniczej wioski Cia, położonej na wzgórzu, z której rozprzestrzenia się przepiękny widok na panoramę Kos. I mamy jeszcze dzisiaj w planie troszkę poplażować. Czy uda się wszystko zrealizować? Zobaczymy. W drodze na termy zatrzymaliśmy się w jednym z punktów widokowych na wybrzeże Turcji. Piękny, niesamowity widok, natomiast bardzo mocno wiało, trzeba było pilnować swoich kapeluszy i czapek. Polecamy to miejsce, jeśli będziecie jechać w kierunku Embros Terme. Po dotarciu na miejsce samochód należy zostawić na górze i udać się wyznaczonym szlakiem w dół. Jest to jakieś 15 minut drogi spacerem, ale z tak przepięknym widokiem to sama przyjemność. Z samego miasta Kos jedzie się do tego miejsca około 20-25 minut, gdzie po drodze cały czas coś się dzieje, cały czas możemy obserwować piękne wybrzeże wyspy. Jest także widok na tureckie wybrzeże, także sama przyjemność. I dotarliśmy. Już widzimy, że raczej nie jesteśmy tu sami. Tak jak mówiłem, bardzo popularna atrakcja na Kos. Na pewno będzie dużo turystów. Piasek tutaj jest taki troszkę popielaty. Nie lubisz tego piasku, nie? Nie, popiół. Ciężko się po nim chodzi. No ale chyba to lepsze niż kamienie. No trochę brudzi. I już w oddali widzimy tłum ludzi, także na pewno tam znajdują się termy. W Tajlandii na plaży były małpy, a w Grecji są kozy. No i jesteśmy w tych słynnych termach. Powiem wam, że woda jest mega gorąca. Na pewno powyżej 40 stopni. W niektórych miejscach aż piecze. Ale fajnie. Ola sobie pływa. Ładnie tutaj. No, mnóstwo ludzi. Bardzo, bardzo dużo. A
Tam można sobie wziąć masaż. No i oczywiście kozy. Kilka kuzek sobie tutaj chodzi i szuka pożywienia. Są naprawdę dużą atrakcją. Ogólnie fajna atrakcja. Przyjemnie, cieplutko. Ale woda w morzu jest ciepła. Myślę, że około 25 stopni ma woda w morzu. Także jak będziecie na kostu, to wracamy. Możemy przyjechać. Ola jest zachwycona. Nie ma szans, żeby ją wyciągnąć z tej wody. Się okazuje, że tutaj przy źródełku, gdzie wypływa ta woda z groty, ona ma ponad 70 stopni. Tutaj im bardziej w głąb, tym miesza się z wodą morską. No i ta temperatura jest nieco niższa. Tak na środku myślę około 40-50. To wychodzimy z Embrostern i damy się teraz dziś na jakąś plażyczkę chwilę poleżeć, a potem wiązka CIA w planie do pozwiedzania i tam też zjemy obiad. Jak oceniasz te termy? Rewelacja, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, rewelacja, no i pięknie. I o to chodzi. Przerwa na kawkę z takim widokiem. Rewelacja. Piękna sceneria. Wracając, zboczyliśmy nieco z kursu i znaleźliśmy plażę. Szczyt sezonu, a zobaczcie, jak tutaj pusto. Piękna, dzika plaża. Oczywiście kamienista. Natomiast pełen spokój i szum morza. Zaledwie dosłownie 2 km od miejsca, w którym byliśmy na termach. Zostaliśmy sobie poplażować w tym miejscu, gdzie praktycznie nie ma ludzi. Rewelacja. Cała plaża prawie dla nas. Jak jest? Zimna woda. Zimna woda. Ale w porównaniu do wody w termach, tak, to zimna. Zostaniemy tu jakąś godzinkę i ruszamy do CIA. Ostatni punkt na dzisiaj, wioska CIA, podobno najpiękniejsza miejscowość na Kos, bardzo malownicza, z której rozprzestrzenia się widok na panoramę całej wyspy. Zjemy tam jakiś fajny obiadek, porobimy zdjęcia, nagramy coś ciekawego, już nie możemy się doczekać. I dotarliśmy, na wjeździe do wioski jest parking, najlepiej tutaj zostawić samochód i ruszyć w górę na piechotę, bo tam prawdopodobnie już miejsca nie znajdziemy. Udajemy się teraz w kierunku restauracji, którą znaleźliśmy na Google Maps z bardzo dobrymi opiniami, więc zobaczymy. No i dotarliśmy do restauracji. Piękny widoczek nas tutaj zastał, zobaczcie sami. Panorama całej wyspy widoczna z tego miejsca. Podobno zachody słońca są tutaj rewelacyjne. Także zamówiliśmy już parę greckich specjałów i zaraz będziemy się zajadać. Jedzonko bardzo dobre,
miło spędzony czas. No i idziemy się teraz przejść po tej Cii, zobaczyć co tutaj ciekawego jest. Na razie widnieją przed nami bardzo ładne uliczki. Tak grecko, pięknie. Troszkę sobie pospacerujemy. Może zakupimy jakieś pamiątki, a potem wracamy do naszej bazy wypadowej, czyli Kos Town. Na terenie wioski Cia mieści się naturalny park, w którym można zobaczyć różnorodne zwierzęta i całą piękną przyrodę, która tutaj widnieje na wyspie Kos. Wstępku... Jest to bardzo ładnie zorganizowane, tutaj są różne miejsca, gdzie można sobie odpocząć, coś zjeść, jakieś snackbary. Wstęp kosztuje 4 euro od osoby dorosłej, 2 euro od dzieci. Także myślę, że jest to bardzo fajna atrakcja, jeśli ktoś by chciał spędzić w wiosce więcej czasu. Na każdym kroku Cia zachwyca nas swoim urokiem. Tutaj kameralna grecka tawerna. Tam piękny widok na panoramę wyspy. A my udajemy się w kierunku kościoła. Chyba jego daszek już gdzieś tam widać. Strasznie dużo na wyspie jest kogutów. Dosyć zaskakujące, bo do tej pory w Grecji nie widzieliśmy nigdzie kur ani kogutów takich wolno biegających. A jest ich tutaj dosyć sporo. Kto by pomyślał? Koguty i kury w Grecji. Dobra, jest kościółek. Ola mówi, że to ważna atrakcja. Cii. To wchodzimy. I w końcu też tutaj w Cii udało nam się podejść z bliska do takiego typowego greckiego kościółka, bo do tej pory mijaliśmy ich bardzo dużo, ale ciągle po drodze nie za bardzo mieliśmy się jak zatrzymać, a tutaj możemy sobie go podziwiać w pełnej okazałości. No i oto w takich typowych tutaj greckich kolorach, czyli błękitne daszki, biała część pozostała budynku, ale też na Kos znaleźliśmy takie z pomarańczowymi daszkami. Jest to gdzieś taka typowa kolorystyka tutaj, bardzo charakterystyczna. Kościółek niestety jest zamknięty, więc nie mogliśmy wejść do środka, ale sam teren obok jest tutaj bardzo klimatyczny. Typowe malowidła. Tutaj obok dzwonnica. A tam piękny widoczek na panoramę wyspy. No to co, powoli będziemy ulatniać się z Cii. Bardzo ładna wioseczka, urokliwa, polecamy. Czas na pamiątki. Dokładnie, teraz czas na pamiątki i polecamy, jeśli będziecie na Kos, zobaczyć sobie tę wioskę. Wracamy już do hotelu i tym samym kończymy nasz pierwszy odcinek, w którym mieliście okazję zobaczyć, w jaki sposób spędziliśmy nasze 3 pierwsze dni na Kos. Pozdrawiamy!